A my tu mamy. Wielkanoc jest duchową pamiątką tego poświęcenia. Ma nam przypominać, że dzięki miłości Chrystusa my wszyscy dziś żyjemy i możemy dostąpić łaski życia wiecznego. Wielkanoc to czas otuchy, nadziei, czas odradzania się i wiary, siły w Chrystusa i drugiego człowieka. Więc szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mam przyjemność spotkać się w kolejnym roku z Wami. Przyznam szczerze, że ja znowu nie pomyślałem, znowu za dużo kanapek do roboty zabrałem. Jak to tyle pyszności, a co roku takie smakołyki, że nie wiadomo od czego zacząć i co gorsza, nie wiadomo kiedy skończyć. Wiem, że tutaj na szczęście mam kolegę, który będzie mi podpowiadał już za dużo, zresztą pani też, niech mi tu szturch nie, żeby tak nieprzyzwoicie było. To. Szanowne panie, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Naprawdę bardzo miło, że w kolejnym roku możemy razem się spotykać. Chciałbym się przyłączyć do tych pięknych, przemyślanych, widzicie państwo, zaplanowane życzenia. Wybrzmiały, ja oczywiście składam również Państwu wszystkiego co najlepsze, ale cofam to, co powiedziałem przed sekundką. Witam serdecznie Panie, bo właśnie Pana wypatrzyłem. Więc szanownych Państwa, witam. Bo panowie też są w kołach gospodarstw. Panowie też są w gospodach wiejskich. Oczywiście szkoda, że w tak symbolicznych ilościach, chociaż przyznam szczerze, faktycznie jak mam okazję czasami z tymi kołami gospodyń wiejskich się pospotykać, no to panowie się coraz częściej trafiają i bardzo dobrze. Drodzy Państwo, oczywiście najlepsze życzenia wielkanocne. Przede wszystkim dużo zdrowia Wam życzę, dużo uśmiechu, w szalonych czasach żyjemy, bo jak nie pandemia, to wojna, człowiek taki jakiś ponury chodzi. Ja przyznam szczerze, wczoraj też miałem akurat spotkanie z mieszkańcami Ukrainy, którzy pokazują w telefonach i dużo więcej niż pokazuje telewizja, więc naprawdę potrafią zepsuć humor na cały dzień. Znaczy nie ci ludzie, tylko to, co się tam dzieje. Więc przychodzi taki czas, że mam nadzieję, że Pan Jezus faktycznie wyciągnie tą swoją sprawiedliwą rękę i pomoże i tym ludziom i tutaj również nam w Polsce, żeby te szalone czasy się skończyły, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia, żebyśmy mogli się normalnie spotykać, żebyśmy nie musieli już się, przynajmniej w maseczkach nie musimy chodzić. Ale aby ta sytuacja była z każdym miesiącem coraz lepsza, coraz pozytywniejsza i Wam wszystkim dużo niezawodnego zdrowia, dużo uśmiechu i dużo miłości, bo podobno ja to zawsze powtarzam, jak człowiek jest zdrowy, ma kogo kochać, jest przez kogoś kochany, to nic więcej do szczęścia nie potrzeba, nic więcej szczęścia nie daje. Wszystkiego najlepszego dla Was. Dziękuję. To jest tak zwane jajeczko. Fajna tradycja. Cieszę się, że w tym roku możemy już bez skrępowania, bez obostrzeń, bez maseczek świętować, czy przygotowywać się do nadejścia świąt wielkanocnych. Bardzo miła i sympatyczna tradycja. Panie z kół gospodyń wiejskich co roku spotykają się, aby we własnym gronie rozmawiać o świętach, wymienić się również swoimi doświadczeniami, także kulinarnymi, bo przyznam szczerze, że za moimi plecami mnóstwo wspaniałości kulinarnych. Za sekundkę będę miał okazję skosztować. Spotykamy się w takim gronie niezmienionym od samego początku, jak tylko mam przyjemność pracować na stanowisku burmistrza i cieszę się, że ta tradycja jest kultywowana, pielęgnowana. Oczywiście były życzenia, no a teraz ta część taka bardziej było coś dla ducha, no to teraz będzie coś dla ciała. Jeszcze nie miałem przyjemności skosztować tych potraw tutaj, natomiast oczywiście ja ogólnie łasów jestem, uwielbiam słodkie, więc na pewno za sekundkę babka wielkanocna wyląduje na moim talerzu, natomiast ja ogólnie jestem, uwielbiam próbować wszystkiego co nowe, także dlatego pewnie tak bardzo również lubię Wigilię, gdzie z każdej potrawy po troszeczku, więc ja sobie zaraz chyba taką Wigilię też tutaj zrobię, czyli z każdej potrawy jednak będzie ociupinka, ale popróbuję.